Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Kontynuujemy, moi drodzy, sobie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie chyba zaczęliśmy trzy poprzednie odcinki. Może przesadzam, może nawet nie dwa. Na pewno poprzedni odcinek był dokładnie w tym samym miejscu, ale oczywiście całą część fabularną przeżyliśmy, tylko tutaj było ognisko. Sorry widzowie, bo mi się zaplątały słuchawki. Dobra, elegancko. Mało się przygotowałem, tak usiadłem, ledwo co w biegu do domu przyszedłem i siądłem i mówię, a co, że nagrywałem? Pewnie, że tak. Kontynuujemy. Moi drodzy, jeżeli wam się podoba ta seria, możecie zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję. My wchodzimy na łódź. Coś mi się nie wydaje, że my tą łodzią będziemy płynąć. A może będziemy, ale w głąb wyspy. A co ty tam chcesz Chyba tak. znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Himiko. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Kurde, sam? zapomniałem sobie Nie Magnes wiem. skupić. I to mnie najbardziej God przeraża. damn it. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Ta, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. No nie jest Dobra, najgorzej, bierzmy się do ale roboty. powiem wam szczerze, że mi zawsze ta łapa tak chodzi. Ja się zawsze trzęsę. Jest to głównie spowodowane magnezem i oczywiście wysiłkiem mięśni. Na przykład po treningu to powiem wam siedzę i cały tak galareta. Może to jeszcze na tle jakimś nerwowym albo coś takiego. Ale Ruszajmy. Magnes pomagał. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie, strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z No tobą. bo zginie. Mówię wam, najmilszy człowiek zawsze ginie jako pierwszy. W ogóle ci te chłopy z Hawajów to są takie koksy. Wszyscy ci ludzie z Hawajów mają jakiś taki inny w ogóle mental. Taki szefów, nie? Nie wiem, czy wam też się wydaje, ale gdzieś jak zawsze widzę kogoś z Hawajów, to sobie myślę, o kurwa, chciałbym być jak oni. W ogóle ostatnio gadałem o tym, że mój przyjaciel serdeczny powiedział mi, słuchajcie, że i co mam teraz robić? Powiedział mi, słuchajcie, że to jest taki boost do 1000. Powiedział mi, słuchajcie, coś, czego zryło mi to banie, nie? Jak mi powiedział mi, najpierw powiem może co powiedział, zanim będę w ogóle dochodził do jakiejś dygresji. Zrzucił mi, słuchajcie, że zawsze chciał być jak ja. Rozjebało mi to łeb, słuchajcie. Zawsze chłop chciał być jak ja, rozumiesz? Jak ja nie chciałbym być sobą, chłop. Ja to, jak ktoś chciał jak ja. Kim są Powalone, ale ci? to jest taki boost, słuchajcie, do Ludzie, tego. Tak się dobrze czuję, że ktoś ci zauważ powie, to. że Czekają jedynie, by chciałby być tak zostać jak ja. wstawieni nowej Albo chciał królowej, kiedyś być którego tak jak ja. on tu sprowadził. No to ja bym chciał być jak ten Hawajczyk, bo oni Tak. taki chiller, aby co chodzi. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi To plemionami. są Głupi. szefowie. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Wiecie, my w dzisiejszym świecie, tu nagrać, tam iść, tu prawnik, tu kurwa, Zgadzam coś, tu się, złamać kapitan nogę, James tu Whitman. lekarz, tu Mam polskie honorowe NFZ, zamiary. haha. Przedstawiam wam Musisz sam waszą se nową kurwa królową. naprawić. Tu praca. Waszą Tu królową. znowu muszę zrobić miniaturki. Jak to jest Tu problemy możliwe? rodzinne. Waszą Tu ktoś rodzinę? umrze, tu pogrzeb. Joo! Moje Zakręcone. zdanie jest No oni chyba coś nie lubią ich królowej, naszej królowej, w sensie sam. Co to w ogóle było? Ty, to ludzie normalni, tak? Ale tamten coś nie wygląda, te poprzednie nie wyglądali mi na ludzi. Te poprzednie gagatki. Takie mało ludzkie. Znam się uda łukiem sportowym zabić, a nie, oni już znikli, widzę gdzieś.
Czyli pewnie się nie uda, ale uda się pewnie dostać tu, albo i nie. Coś tak za daleko było, plus nie miałem gdzie to jakby się dostać. Kurczę, ten głupi scroll. Dobra. Jeszcze raz, tam na pewno nie. No tu jest taka najbardziej rozsądna opcja, no nie? Żebym tu strzelił. Tylko co mi to da jakby? Mi się wydaje, że właśnie nie da mi to nic, niestety. A, widzicie, to było takie ukryte dalej, okej. Kto mógł wiedzieć? Ja nie wiedziałem. Ale innej drogi nie było, na szczęście. Na pewno, widzicie, i w takiej sytuacji na 100% jakby była inna droga, to już bym kombinował, nie? I nie szedł tą drogą, bo jakby mózg mi podpowiada, że no... To nie jest prawidłowy cel, no nie? A więc sobie teraz, kurczę, w twierdzę 2 pograł. Tak... Chyba tam było, nie? To nie jest prawidłowy cel, czy nie? Nie ma, tam ten szczur chyba nam mówił, czy coś takiego. Czy... Oj, mają hełmy, tym razem nie gazowe, więc może mamy trochę mniej przejebane. Ale nadal jest... O kurwa! A ty człowiek? Chyba człowiek. F. Uuu. Chyba ze spluwy weźmiemy i po nogę, po nóżkę. Pyk, pyk. Pyk, hedzik. O kurde. Dobra. To wyglądałem na ludzie, gwardę królowej, okej. No, wyglądasz na człowieka. To wygląda jak coś, co trzeba podpalić. Powiedział każdy piroman, widząc każdą rzecz. Jakbym się widział. Jak byłem młody, to chodziłem z zapalniczką i podpalałem wszystko. I mówiłem, o, to wygląda jakby... To wygląda na coś, co trzeba podpalić właśnie. To jestem ja za młodu. Zawsze, kurwa, z zapalniczką. Już szlugi palę, odkąd mam chyba z 13 lat. No, nie jestem z tego dumny. Nie chciałbym tu chyba zacząć bitwy. Co to jest? Chcę to zobaczyć z bliska, gdzie to jest? Ty, znikło! A nie, oni tam idą. Znikło, ty. Magia. Naprawdę mnie korci, że zaczął tu, kurwa, wyciągnął karabin maszynowy i zaczął strzelać, ale coś czuję, że to się dla nas wszystkich źle skończy. Kurde, to jest właśnie to wczucie w grę, nie? Jak zaczynasz... O kurde. O kurde. O kurde. No, chyba strzelanie byłoby bardzo, kurwa, głupim. Głupim pomysłem. Gdzie my mamy iść? No tam niby. Okej. Trzeba coś wymyśleć. Na to wskoczyć? Myślicie? O, elegancko. Ale coś czuję, że nie będzie tak łatwo. Coś czuję, że spadniemy. Mam takie wewnętrzne przeczucie. Trzeba klikać? Muszę biec po prostu. Oj! 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 O kurde, blaszka! W ogóle zauważyłem, że ja strasznie mało przeklinam ostatnio. To dziwne, bo ja zazwyczaj miałem problem z przeklinaniem, a nie z nieprzeklinaniem. Czasem jest fajnie powiedzieć, kurwa mać. No to dodaje takiego charakteru, wiecie o co chodzi. Ło!
Ale ostatnio nie wam, jestem strasznie family friendly, ale to nie wynika z żadnego uprzedzenia do przeklinania i że mówię sobie... W takim czasie nadal żyją. I że mówię sobie, nie mogę przeklinać, bo oglądają to dzieci. Czy coś, nie? Nie no, wyjebane no. Tylko... Czy wyjebane w sumie? No trochę może, trochę kiedyś za dużo przekinałem. Kurczę, cały czas, słuchajcie, przekleństwa były. Non stop. Więc sobie to wbiłem do głowy i w ogóle przestałem prawie przeklinać. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Himiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matthias sądzi, że... Te dialogi są ci. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Jak jeszcze dzień do skały, to... Czekajcie. Nie no, nie zrobię tego. Jak zrobić okulary odwrotne z ręce, tak? To nawet śmiesznie wygląda. Totalna komedia, widzowie, to. Nie wiem, co mu to powiedziałem. To nie jest śmieszne, ale... No, sytuacyjnie to było dość zabawne, ale... Sytuacyjnie. Sorry w ogóle za poprzedni odcinek, słuchajcie. Ja już mówiłem o tym, ale przestałem tego i mam nadzieję, że wszystko jest dobrze zmontowane. Ja też nie mogę za bardzo... Powiem wam, ciężko mi idzie mojemu komputerowi, jeżeli mam montować coś w 2K i w takim bitrate'cie 20 tysięcy. Jest to... Jest wysoko, widzowie. W takim bitrate'cie. A wcześniej to jest jeszcze większe, tam był 40 tysięcy bitrate'u. Więc nie mogę zobaczyć do końca, jak zmontowałem dopiero po zmontowaniu. Więc nie mogłem dać jakichś fajnych efektów, przybliżeń na twarz. Chyba żebym musiał obniżyć mocno jakość, żebym być w ogóle w stanie jakkolwiek zmontować materiał. Teraz dostaliśmy, kurczę, punkt umiejętności. Ty, a to kto? Oho. Myślałem, że to... Szczerze, na samym początku ten chłop wyglądał mi na jakiegoś takiego chłopa z kapelusem i wyglądał mi jak ten chłop z Breaking Bada z jakiegoś powodu. To by był fajny easter egg, nie? Jakby jedno chociaż z tych ciał było na przykład, nie wiem, jakąś postacią, Supermanem albo coś takiego, nie? W ogóle Superman fajna seria, ty. Tylko te najnowsze, nie? Ja widziałem najnowsze i powiem wam szczerze, no jest siekiera. Fajnie to zrobili. Liga Sprawiedliwości, w ogóle fajne. Nigdy się do tego uniwersum jakby... Nacycochy. Nigdy się do tego uniwersum nie interesowałem się tym uniwersum, a tu proszę. Raczej tylko filmy Marvela. Nie wiem, że Superman to jest chyba Marvel też, ale... Jeśli chodzi o filmy, to jest zrobione przez kogoś innego. Sony. O, no nie wiem, czy ja bym tak gadał, wiesz? Pytanie, czy ja mam ich zabić? Coś mi wali... Oj, ja po... Co się stało? Ja się spaliłem, tak? Mogę tak być. Pokażcie, na co was stać, ale nie jeden raz. Słuchaj. Dobra, to będzie wyjątkowo trudna walka, jestem o tym święcie przekonany. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, że zginiemy 30 razy. Bo jestem gotowy na to, że się spocę jeszcze bardziej niż jestem spocony bez 40 stopni. Lecimy, widzowie. To jest... A w ogóle ta broń, mieliśmy już ją wcześniej, więc nie wiem, co dał nam to ulepszenie nowej broni, powiedzmy. Dziwne to jest. Ale oni mają pancerz chory. Ja pierduper, hruper. Jest wysoko, my mamy iść do przodu? Kurde, ten shotgun na daleko, to musi być chłop na mele ręce giga. Gdzie mamy iść? Do przodu. Czy my idziemy do przodu? Chyba tak. Chyba nie. O kurwa. O, ekipa.
W nogi, w nogi! O kurwa, nie ten przycisk. Ale se jumpa zrobiłem. Oj! Okej. Okay. Ładowanko, ładowanko, żeby hita tutaj nie dostać. Czy karabin maszynowy będzie okej? Okay? Kurwa, no nie sądzę, wiecie? Oni są taki tanksy, jebańce. F! Blok! Blok! Chłop ma... Nie no, chłop ma strzały w głowie, co jest? Ekipa nieśmiertelnych, ty! Oś tu! I cy! O kurwa rzecz! Ale przypik jest! Wow, shit! Wow, man! A ty to kto? Who are you, man? Who? O kurwa, nie mamy chyba... Nie mamy chyba naboi do pistoletu. God damn! God damn! Hedzi! Dobrze. Nie, to zwykłe chłopy są, tylko kurwa trzeba w hedziki celować. O, po co mam amunicja przy sobie? No nieważne, w każdym razie z niej na pewno skorzystam, dziętki. Dzięki, że nosisz amunicję, panie ze średniowiecza. Nie, to... O, też można... Nie wiem, czy można to nazwać średniowieczem, ale... Pewnie są to mniej więcej tam czasy średniowieczne. Ulepszenie broni dostępne, a to proszę. A to chyba chodzi o to, że po prostu śrubek nazbierałem wystarczająco dużo. Ło, ktoś strzela. Dzień dobry. Dobra, walę ci na dziurę, chodź tu. Wnosimy sprzęty, ale akcja. Nie spodziewałem się, ty, ja tu chillowy dzień mam, co się wstaję, mówię, o, puściłem sobie, kurde, jakąś ostrą muzykę na sam start faktycznie, żeby się ruszyć. O, tu mówię, nagram sobie Lara Croft. Normalnie chillera będzie i utopia. Kurwa, jaka zadyma jest. Szybki skanik. Nikogo nie ma. Okej. Nie, ja jestem takim idiotą. Przepraszam, widzowie, przepraszam. Powiedz, nie. Boże, jakim ja jestem kretynem, widzowie. Przepraszam. Jestem debilem. Naprawdę was przepraszam. Przepraszam, widzowie. No Gigantus Cymbalus, no nie wiem, pomyślałem, że... W ogóle, co ciekawe, słuchajcie, bo, ale o tym też nie mogłem jakby... Czy mogłem, pewnie i mogłem ostatecznie jakoś wiedzieć o tym. Ale słuchajcie, co ciekawe, nie da się jakby... O, ale to jest szybkostrzelność, gościu. Ty, łuk nawet OP. Nie wiedziałem, że się nie da sterować postacią, słuchajcie, w momencie, kiedy... kiedy ona leci, jakby... Chyba się nie da, no teraz nie mogłem. Idziecie skądś jeszcze? Który jeszcze, że dwa razy w pierdolu nie dostać. Aż wybuchnice. Ale też są mocni, no dwa hity miałem z tego łuku. Ale wydaje mi się, że wszyscy, co? Oj, chyba nie, chyba ktoś nam jeszcze strzela. Chyba musiał znaleźć gagatkę. Który? Nie wiem, idziemy do przodu. O kurwa. Po nóżka. O kurwa, zmieniłem się przypadkowo. Po nóżka. Tylko żeby nie spać, bo tu jest gdzieś chyba przepaść, co? Nie, tu mogę sobie zeskoczyć, okej. Okay. Zasadkę jest. Haha, frajerze. I finisher. Pyk, skill offa. Kołczana, czy kurwa, co to tam jest. Przestań. Uspokój się. Przemyśl swoje zachowanie. Ojcowski, myk. Ojcowski, myk. Nie wiem, czy ja mam jakieś schizę? A to chyba przez ten wiatr, ale ciągle mam wrażenie, że syreny jakby nadupcają. Ta, to gdzie? To wiatr tak wieje. O który to? Ojcowski. Pyk. Padłeś? Kurwa, żyjesz. Nie, proszę mi tu wyjść. No, już miał tutaj wychodzić kolego w kurczę granatników. Towarzysz granatników. O kurwa, sam się wysadził. Gratulacje, mistrzu. O, żeby naboi nie marnować. No zbierajmy, nie wiem po co wam naboje, chłopie, ale dziętki.
Nie wiem po co wam tutaj naboje w ogóle, ale dzięki. Dzięki, że przez te... A może, wiecie, Japonia i w ogóle te Chiny słyną z takich innowacji właśnie w takich czasach, że byli bardzo militarnie dobrze ogarnięci. Więc kto wie, może to właśnie... Także, kurde, Chiny i Japonia wymyślili naboje palące. Oni chyba wymyślili armatę, o ile się nie mylę, ale nie bierzcie tego, co mówię, zawsze na... Znaczy tej akurat ciekawostki nie bierzcie na 100%, bo nie jestem pewny. Ale coś było, była taka ciekawa historia o tym, jak Japonia wymyśliła fajne różne technologiczne... Japonia, Chiny, ogólnie Azja. To trochę to rasistowskie brzmi, jak ja tylko mówię Japonia albo Chiny, no to azjatyckie kraje, no. O. No dobra. Tylko nie wiem odnośnie czego to było, ale coś oni kocur wymyślili. Coś z czymś byli szefami, nie do końca wiem w czym, ale... coś tam było wymyślane. A może... A, dobra, ja chyba rozumiem na czym polega ogólnie gra. Ja podnoszę, wydaje mi się, słuchajcie, rzeczy, które aktualnie... O kurwa, ty! Oni mają strzały z napalmem. Ja chyba podnoszę rzeczy, które aktualnie, których nie mam, czyli jeżeli... Ja aktualnie nie mam, słuchajcie, amunicji, to podnoszę amunicję. Jeżeli nie miałbym strzału, to bym podniósł strzały, chyba tak to działa. Psy! Nie, psy. Gleba. Kurde, jak my sprzątamy, ty. Hej, ja szef? A co tu się teraz dzieje? Nie wiem. O, coś tu było. Nie, no śrubki. A nie, to jest Mr. Granatnikow. Okej, okay, na razie nie potrzebujemy, potrzebujemy amunicji. No granat sowicie, kurczę, wynagradza za używanie amunicji, nie musimy jej oszczędzać. Nie jest to jakieś turbo ważne. Ja lubię takie gry, w których musisz oszczędzać bardzo amunicję. I na przykład znajdujesz kilka naboi. W ogóle The Long Dark albo coś takiego chyba, nie? Jest taka gra survivalowa o tym, że się gra w tym. Nie pustyni, to nie jest pustynia, tylko to jest pustynia lodu, czyli no wiecie co, jakieś Syberia czy coś się zgubiliśmy i tam musimy dbać o drewno, jeść jakieś kurde sardynki, wiesz co chodzi. Super jest to gra, myślę, że sobie ogramy w pewnym momencie, zobaczymy. Już kiedyś, to jest stara gra naprawdę, ona jakby naprawdę dużo lat ma. Tylko wiadomo, że ona była też dbana o to i nowe aktualizacje jakieś fabularne zostały wprowadzane. Jak ja jeszcze pamiętam gierkę, to się chodziło i nic tam praktycznie nie było, tam oglądałem u kogoś. Ale no teraz chyba u Tivo, a może nie. No ale gierka się rozwina naprawdę fajnie i teraz jest fabularne rzeczy, jakieś kurwa niedźwiedzie. Musisz uważać nad wilkami, uciekać, super giereczka, myślę, że sobie kiedyś ogramy. O kurwa, no to mamy dzisiaj dobrą zabawę. Ale lecimy widzowie, nie śpimy. No już jestem tak spocony na jajach. Żeby tylko. Najpierw trzeba mnie mieć w Czechu. A ubiegłem cię. Ty, to jakby... To jakby koniec walki z bossem? To jest jak... To była walka z bossem? Okej. Nie była to najtrudniejsza bitwa w mojego życia. To trzeba przyznać. Kurde, łatwy bosik. Dobra, tu mam jakieś skarba. Zobaczymy co to będzie. Nie lubię te skarby, fajne, bo tą ciekawostkę wali. Kilka tysięcy lat. Czy to możliwe, że Chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? Nie wiem. Ale wiem, że trzeba ulepszyć spluwę albo jakieś łuka.
Łuka. Muka. Dobra, jeszcze mamy jeden punkt umiejętności do wydania i z tymi punktami umiejętności jest widzowie... No cinko jest! Wykoń strzał przeciwnika łukiem. No zróbmy to, no więcej PD będziemy dostawać, bo jakby... No nie wiem, czy jakby jest coś jeszcze, co ja mogę... Tutaj nudy same, jakiś likwiduj wroga z finezją, żeby więcej PD. No właściwie nudy same. Raczej w ulepszenia bym szedł, bo tu jeszcze mamy łuk do ulepszenia. Ale on też kosztuje niewyobrażalnie dużo, swoją drogą. Po 650, no nie mamy jeszcze tyle śrubek. Więc na razie sobie tutaj... Ućmy dalej. Oj, dziennik. Nie wiem, co się dzieje z tym dźwiękiem. Czekali na nas. Były ich setki. Nie doszliśmy nawet do świętej komnaty. Od samego początku byliśmy skazani na śmierć. A teraz czekam, by przyszli po mnie moi przodkowie. Słyszę ich. Oni zabijają moich braci. Pożerają ich, pochłaniają ich duszę. Tyle śmierci. Ja jestem ostatni. Jaki los mnie czeka? Czy stanę się jednym z nich? Przodkowie, wysłuchajcie mnie. Zabierzcie mnie stąd, zanim oni po mnie przyjdą. Zabierzcie mnie w zaświaty. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. Okej. Ja się zawsze będę starał, kiedy te dialogi będą za cicho, bo ogólnie gra jest głośno, no nie? No nie, no jest głośno w miarę, niestety. A efekty, czyli te strzały i te dialogi są razem połączone jakby w jeden dźwięk, co jest głupie, bo nie powinno tak być. Powinienem sobie ile chcę jakby dialogów głośność ustawiać osobno, ale no nie ma takiej możliwości w grze. Dlatego zawsze w takich momentach ja po prostu, słuchajcie, będę najzwyczajniej w świecie cicho. Będę cichał i wy wtedy możecie sobie albo podgłośnić na sekundkę, no albo jeżeli chcecie, to po prostu słuchać się. Cóż, trzeba było to zrobić. Lara nie zostawiła mi wyboru. Gdybym wiedział, że można na nią liczyć, dopuściłbym ją do mojego planu, ale ona nie nadaje się do takich interesów, nie jest dość twarda. A to odkrycie musi należeć do mnie. Przekroczyłem granicę. To nie będzie wyglądać dobrze, więc... Tak się nieszczęśliwie składa, że nie będzie mogła opuścić tej wyspy, ani żadne z pozostałych. Cokolwiek natomiast stanie się sam, to tylko sprawi, że historia będzie jeszcze barwniejsza. Nie sądzę, żeby z Matiasem albo jego Solarii można było dyskutować, więc będę się musiał ulotnić. Kiedy tylko rytuał się dopełni, będę znakomitym, jedynym ocalałym. Wrócę z władzami, kamerami i bardzo przekonującymi oznakami żalu, oczywiście. Skurwibąd. Dobra. Musiałem tutaj łyka kawy zrobić, żeby się obudzić. Dobra. Co teraz robimy? Okej. Rozumiem, że... Jestem takim chłopem, co 7 razy musi to zrobić. Żeby na pewno się upewnić, czy te... skrzynka. To właśnie skarb chyba. Fajne nawet to dogłębne skanowanie. Całkiem nieźle pokazuje te wszystkie rzeczy. Na początku mogliśmy wziąć to. Jak to dotarło aż do Yamatai? Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam Tajlandię. Kitu. Pierwszy z Chillera, a po drugie... O, gościu. Takie chicksy, tak samo jak Wenezuela, chłopie. Albo jakieś Kolumbia. To są najlepsze kraje na świecie, jeśli chodzi o... O, kobiety. A, to dobra. Jest kumalski. A co tam jest? Mogę tam skoczyć? Okazuje, że zginę. Dobra, nie mam co próbować. Na bank zginę. I co nam to da? De facto. Okej, rozumiem. Tylko...
Tylko czy my musimy zamknąć to z powrotem? Mam nadzieję, że nie. I że tak się uda. Potężna wyciągarka na bateria. I myk! Gid? Jeszcze raz? Chyba nie, ale... No, wiem. Ale spróbujmy. Pyk! A i tak musimy zamknąć. Bo żeby się tam dostać, musimy... chyba, że stąd skoczymy, myślicie? Ale to i tak wolę zamknąć, bo jak zamknę, to będę bezpieczniejszy. A, o, halo? Możemy spróbować skoczyć, wątpię. Nie, no nie da nam to nic, na pewno. Nic by nie dało, był lepszy w kulach, no. To w ogóle brzmi. Okej, okay, spuśćmy to. I teraz rozumiem, że my na to wskakujemy i później dobrze? A i chyba nie. To ciekawe. No musimy się dostać na górę, tak. Żeby się dostać na górę, musimy... A może... O kurwa, ale wgniętliśmy tutaj. Sorry, panowie. Może po prostu najzwyczajniej tak. I przebić się przez bramę. Op. Nie. Okej. Chyba, że stąd skoczymy tu? No też mi się to wydaje delikatnie podejrzane, ale spróbujmy. Aha, okej. To nie wiem, czy to jednak na górze nie powinno być. Ojej. Chyba tak. Przekombinowałem tym razem. Pomyślałem, że chcę być mądrzejszy niż jej kurwa chyba jest faktycznie. A nie, nie z tej strony jeszcze przyszedłem. Jaj. Proszę się tu przesunąć. Proszę przesunąć śledzione. Jak to brzmi, śledzione? Jest, nie wiem, ja już mówiłem o tym 1000 razy, ale ja mam tak, że jak chcę... A mogę tu zatrzymać? Nie mogę. Jak chcę pomyśleć, słuchajcie, śledziona, wątroba, to już mi się tak niedobrze robi. Woreczek żółciowy. Jezusie nazarejski. Jak chcę tylko o tym pomyślę, to już mnie kurwa tak skręca. A mogę jakby tu i wskoczyć? Ciężko, widzowie. Aha, dobra, jestem debilem, tak? Przepraszam, widzowie, ja jestem kretynem po prostu raz na jakiś czas. Dość często jestem kretynem, ale wydaje mi się, że tu. Ajajaj. No nic, no co, czasem tak, słuchajcie, w życiu bywa. A nie, chyba nie. A nie, ta... Nie wiem. Wydaje mi się, że stąd... Podciągniemy do tego i na to wskoczymy, że tak to będzie wyglądać. Że tutaj podciągniemy to i stąd skoczymy też tu. A mogę tą mapę jakby... Mogę, a czemu mi się na tym nie pokazała chyba na skanie? No nic. Czyli robimy coś takiego, mi się wydaje. Podciągamy to i jumpujemy na to, nie? Proszę! Chyba tak, co? Wydaje mi się to prawidłowym jakby pomysłem. Ale może nie być prawidłowy. Zobaczmy, czy nie da się lepiej na górę kurwa gdzieś wejść. Trzeba tak patrzeć po okolicy. Nie, no wydaje mi się, że to jest nieuchronna rzecz, którą musimy zrobić. To jest jakby... This is our mission. I jump! Okej. Kurwa, widzowie, może być ciężko. Nie no, że ja będę misy znał 30 minut przechodził. Jak to... Nie no, że wam zatrzymię, co? Ostatnia próba i zatrzymuję, tak, bo... Tak, to po prostu zróbmy. Ostatnia misja jest zatrzymywana. Pewnie rozwiązanie później, jak zatrzymy odcinek, znajdę w ciągu 10 sekund. Z jakiegoś powodu zawsze się tak dzieje. Może po prostu nie timingowo wskakuję, no. Widzimy się zaraz. Dobra, widzowie. Widzimy tak 20 minut. Ja nie wiem, czy jestem debilem. Istnieje taka szansa. Ale już chyba rozumiem.
Wszystko zrobiłem po 7 razy. Próbowałem skoczyć tu, próbowałem skoczyć tam, próbowałem skoczyć stąd, tu. Próbowałem kurwa wskoczyć wszędzie, próbowałem zamknąć, otworzyć, wejść, skoczyć, podać. Zrobiłem wszystko, co było tylko i wyłącznie możliwe. I mnie chyba lśniło, widzowie. Kurwa, ile to czasu zajęło. Jestem chyba przekonany, że trzeba zrobić tak, co? Nie podoba mi się ta muzyka. Przestań. No słuchajcie, czasem tak bywa, że niestety nie jest twój dzień na przykład. Nie wiem, ja jestem głąbem. Znaczy nie aż tak chyba często nam się nie aż tak często chyba nie jakby nie utykamy gdzieś. Raz na jakiś czas faktycznie się zdarzy. Próbowałem wyważyć tym drzwi, no wszystko próbowałem zrobić i okazała się to ostatnia opcja chyba, która tylko i wyłącznie była możliwa. Uznałem, że nie ma możliwości takiej. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Zaraz, zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Te naczynia. To nie jest transfer mocy. Przekazuje się duszę. Te wszystkie królowe, one były tobą, Himiko. Pierwsza i ostatnia. O Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddamy ci jej. Chyba jej się to nie spodoba. Mamy tu dziennik. Nie mam wyboru. Muszę wyjść naprzeciw swojemu przeznaczeniu. Dziś wejdę po schodach do komnaty słońca. Nigdy jednak nie poddam się rytuałowi. Nie przemienię się w królową. Nikt nigdy nie uwierzy, że to, czego się dowiedziałam, jest prawdą. Słoneczna królowa skrywa w sobie wynaturzone, niewyobrażalne zło. Zło, które łaknie o wiele więcej niż tylko ziem i mórz Yamatai. To szaleństwo musi się skończyć. Pójdę więc do komnaty uzbrojona w sztylet, który skradłam generałowi jej burzowej gwardii. Zanim zorientuje się, co uczyniłam, będzie za późno. Dla dobra Yamatai i wszystkich kapłanek, które spotkałby mój los, muszę umrzeć. Ekipa ratunkowa w drodze, no. Tyle powiem. Gdzie my mamy się udać? W tamtą stronę. No to myślę, że jeszcze możemy tu zbadać. Jest tu coś ciekawego? Mogę wyważyć teraz te drzwi, chyba tak? Już widzę, jak wyciągarkę rozwala takie drzwi. Pewnie, że tak. Próbowałem, słuchajcie, wcześniej wyważyć... O. O. Te drzwi próbowałem wyważyć tym. Ale jak się możecie domyślić... Nie poszło mi zgodnie z planem, niestety. Nie ma tu jakiejś geoskrzynki, albo coś takiego. O, tu jeszcze coś jest, a tu chyba był ten dziennik, więc dobra, chodźmy dalej. Spam shifta i lecimy. Ale złote te. Gdzie się świecą mocno. Skały. Skała. Mówiąc już klasykiem, jak ma się świecić? Tak. Mamy tu obóz i myślę, że 40 minut to jest... Nie będzie... po tym obozie Lara nie będzie mogła korzystać z... idziemy, słuchajcie, powoli zbliżamy się do samiutkiego końca w takim razie. No nic, moi drodzy, wydaje mi się, że może być jakiś dziennik, ona coś powie? Niestety nie. Chętnie bym wysłuchał. No zgaduję, co możemy tutaj. Plecione zwiększa obrażenia zadawane przez strzały, możemy ulepszyć, okej. Wybuchowe strzały. Strzały z napalmu. Ale my już chyba mamy strzały w sumie z napalmu. Ty, czemu ja mam strzały z napalmu i ja z nich nie korzystam, tak swoją drogą? Spoka. Jak się odpala strzały z napalmu? Jestem debilem, czemu ja z nich nie korzystam? Nie mogę, ty.
Nie ma strzał z napalmu. A jestem przekonany, że kiedyś były strzały z napalmu, no nie? Chyba, że to jest jakiś specyficzny przycisk na to, że... Nie wiem. No ale te, chyba, że może jakiś zapis czytałem i to był jakiś... I się zresetowało, albo gierę mi wywaliło. Porcelanowa waza z Satsumy. Prawdopodobnie z wczesnej epoki Edo. Okej, tą wazą, słuchajcie, zakończymy tutaj odcinek. Jeżeli wam się cała seria podoba, możecie zostawić lajka i widzę, że zbliżamy się naprawdę do samej końcówki rozgrywki. Super gra, Lara Croft, Tomb Raider. Miodzio, widzimy się jutro, bo tutaj odcinki są codziennie. Możesz zostawić lajka, komentarz, suba, tak wpaść w inne Instagrama, Twitcha, Twittera, zostawić tam followki. Byłbym bardzo wdzięczny, namaste i widzimy się, słuchajcie, jutro. Do zobaczenia, miłego dnia, zmienię nocy, trzymajcie się, cześć.